Czy zastanawialiście się kiedyś, jak firmy radzą sobie z kontaktami z setkami klientów i nie gubią się w dziesiątkach transakcji prowadzonych w tym samym czasie? Rozwiązaniem jest CRM, system, który pomaga zebrać w jednym miejscu wszystkie informacje o klientach i pilnować, żeby każdy z nich był odpowiednio zaopiekowany. W tym filmie pokażę Wam, jak CRM działa w praktyce. Na przykładzie Bitrix 24, czyli jednej z najpopularniejszych platform biznesowych z budowanym systemem CRM. Cześć, tutaj Arkadiusz Kamiński, witam Cię na kanale Techia, w serii software, której sprawdzam i testuję nowości ze świata oprogramowania. Zaczynamy! Czym jest CRM? CRM to skrót od Customer Relationship Management, czyli system do zarządzania relacjami z klientami. To miejsce, gdzie firma gromadzi wszystkie dane o klientach, od podstawowych informacji kontaktowych, przez historię zakupów, aż po aktualny status transakcji. Dobrze wdrożony CRM pozwala uporządkować proces sprzedaży, śledzić wszystkie kontakty z klientem, automatyzować część działań i lepiej analizować efektywność zespołu. Zamiast gubić się w plikach Excela, notatkach czy e-mailach, wszystko w CRM-ie jest w jednym miejscu. Czym jest Bitrix 24? Bitrix 24 to kompleksowa platforma online do zarządzania firmą. Znajdziecie w niej nie tylko CRM, ale też narzędzia do komunikacji zespołowej, prowadzenia projektów, zadań, kalendarzy, czatów, wideokonferencji, a nawet automatyzacji marketingu czy integracji z innymi systemami. W tym odcinku skupimy się wyłącznie na module CRM, bo to właśnie on jest sercem całej sprzedaży i relacji z klientem. Bitrix 24 jest także partnerem tego odcinka. Dziękuję za wsparcie kanału i możliwość przetestowania tego narzędzia. Pierwsze kroki w Bitrix 24 CRM. Moduł CRM w Bitrix 24 to zaawansowane narzędzie do zarządzania klientami, w pełni zintegrowane z pozostałymi modułami w Bitrix 24. Aby do niego przejść, po zalogowaniu klikamy po lewej stronie na sekcję CRM w głównym menu nawigacyjnym. Interfejs CRM otworzy się i ukaże górny panel z głównymi zakładkami modułu. Leady, deale, asortyment, klienci, sprzedaż, analityka oraz dodatki. Opcje oczywiście możemy personalizować. Te zakładki odpowiadają głównym elementom CRM w Bitrix 24. Od potencjalnych klientów, przez transakcje i katalog produktów, po raporty i integrację. Leady to potencjalni klienci, zapytania ofertowe lub szanse sprzedażowe, które wymagają kwalifikacji. Deale, czyli transakcje, to konkretne procesy sprzedaży z klientami, które przechodzą przez etapy lejka sprzedażowego. W zakładce Asortyment znajdziemy katalog produktów i usług oferowanych przez firmę. Sekcja Klienci zawiera kontakty, osoby fizyczne, klienci indywidualni oraz firmy, klienci biznesowi, organizacje, czyli bazę naszych klientów. Zakładka Sprzedaż może obejmować np. oferty i faktury, a analityka to rozbudowane raporty i dashboardy prezentujące wyniki sprzedaży. W dodatkach znajdziemy wiele innych zakładek pomagających pozyskiwać leady i obsługiwać klientów online. Zacznijmy od początku procesu sprzedażowego, czyli pracy z leadami. Dodawanie leadów. Lead w Bitrix 24 to zapis informacji o osobie lub firmie, która wyraziła zainteresowanie naszą ofertą, czyli mówiąc inaczej, potencjalny klient. Przykładowo, jeśli ktoś dzwoni z zapytaniem o produkt, zapisujemy jego dane jako lead, żeby śledzić tę szansę sprzedaży. W Bitrix 24 mamy kilka sposobów dodania nowego leadu. Ręczne dodanie leadu. Wchodzimy do sekcji CRM, leady i klikamy przycisk utwórz, aby dodać nowy lead. Otworzy się formularz leadu, gdzie możemy wprowadzić wszystkie istotne dane. Ta metoda sprawdza się, gdy chcemy dodać pojedynczo nowych potencjalnych klientów lub mamy ich tylko kilka. Kolejną opcją jest szybki lead. Możemy skorzystać z opcji szybkiego dodawania leadu. To pozwala wprowadzić podstawowe dane na szybko, na przykład podczas rozmowy telefonicznej, aby nie zgubić kontaktu.
Mamy także automatyczne pozyskanie leadu. Bitrix 24 umożliwia automatyczne tworzenie leadów z różnych kanałów, np. z formularzy CRM na stronie internetowej, z wiadomości e-mail, poprzez czaty i otwarte kanały, np. social media czy komunikatory, a nawet z połączeń telefonicznych czy integracji zewnętrznych. Dzięki temu lead może trafić do CRM-a bez ręcznego wpisywania, np. gdy klient sam wypełni formularz kontaktowy online. Ostatnią opcją jest import bazy leadów. Jeśli posiadamy listę potencjalnych klientów w pliku CSV lub Excelu, możemy ją zaimportować do CRM, co automatycznie utworzy leady hurtowo. To przydatne przy przenoszeniu danych z innego systemu lub zebraniu kontaktów, na przykład z targów. Po wybraniu opcji dodania leadu pojawi się formularz tworzenia leadu. W sekcji informacje o leadzie podajemy nazwę leadu, na przykład opisowo zapytanie o produkt X lub imię i nazwisko klienta. Jeśli ten potencjalny klient jest już w naszej bazie, bo na przykład wcześniej z nim już pracowaliśmy, możemy w polu klient wybrać istniejący kontakt lub firmę. Wtedy lead zostanie powiązany z tym klientem i oznaczony jako powtarzalny. Po dodaniu leadów przejdźmy do konwersji. Konwersja leadu na deal i kontakt. W momencie, gdy lead zostanie zakwalifikowany, czyli nasz klient potwierdzi chęć zakupu usługi lub produktu, przekształcamy go w dalsze elementy CRM, czyli kontakt lub firmę oraz deal. Aby przekonwertować lead, otwieramy kartę leadu i zaznaczamy, że lead jest zakończony sukcesem. Na przykład poprzez kliknięcie etapu zakończony, albo specjalnego niebieskiego przycisku konwersji w prawym górnym rogu karty leadu. Następnie wybieramy opcję generuj. Wygeneruj elementy CRM. System zapyta, co chcemy utworzyć z tego leadu. Zazwyczaj wybieramy deal plus kontakt albo deal plus firma, jeśli klientem jest firma. Po zatwierdzeniu Bitrix24 automatycznie utworzy nowy rekord kontakt z podstawowymi danymi klienta z leadu lub skojarzy z istniejącą firmą oraz utworzy deal, transakcję w wybranym leju sprzedaży. Na osi czasu leadu pojawi się informacja o utworzonych elementach, a sam lead zostanie oznaczony jako skonwertowany. Po konwersji dalsza praca przenosi się do nowo utworzonego dealu oraz kontaktu firmy. Lead spełnił swoją rolę, nie wracamy już do niego. Teraz możemy się skupić na obsłudze transakcji sprzedażowej w ramach deala. Przejdźmy zatem do zarządzania kontaktami i firmami, a potem do samej obsługi deala. Kontakty i firmy, baza klientów. Kontakty i firmy to dwa powiązane rodzaje rekordów w Bitrix24 CRM, służące do przechowywania informacji o naszych klientach. Kontakt reprezentuje osobę fizyczną, klienta indywidualnego lub przedstawiciela firmy, natomiast firma to rekord dla organizacji, czyli klienta biznesowego, z którą możemy powiązać jedną lub wiele osób kontaktowych. W praktyce, jeśli sprzedajemy klientom indywidualnym, będziemy korzystać głównie z kontaktów. Jeśli obsługujemy firmy, najpierw utworzymy firmę, np. nazwa przedsiębiorstwa, a potem dodamy do niej kontakty, czyli osoby, z którymi komunikujemy się w danej firmie. Bitrix24 listę wszystkich kontaktów znajdziemy w CRM, klienci, kontakty, a analogicznie firmy pod CRM, klienci, firmy. Możemy skorzystać z wyszukiwarki u góry listy, która przeszukuje kontakty po dowolnych polach. Na przykład możemy w ten sposób znaleźć klienta po numerze telefonu, adresie e-mail czy nazwisku. To bardzo ułatwia pracę, zwłaszcza gdy baza urośnie, czego Wam wszystkim życzę. Wystarczy fragment nazwiska lub numeru i CRM odfiltruje pasujące rekordy. Przejdźmy teraz do zarządzania transakcjami. Deale i lejek sprzedaży. W Bitrix24 deal reprezentuje proces sprzedaży produktu lub usługi od momentu, gdy pojawia się szansa sprzedaży, aż do jej zakończenia, sukcesem lub porażką. Deale znajdziemy w sekcji CRM Deale. Jeśli korzystaliśmy z leadów, wiele deali będzie tworzonych poprzez konwersję leadów, ale możemy również dodawać deale bezpośrednio.
Na przykład, gdy od razu rozpoczynamy sprzedaż dla istniejącego kontaktu, pomijając etap leadu lub w uproszczonej wersji aplikacji. Podobnie jak w leadach, interfejs Dealy oferuje dwa główne widoki: Kanban i lista. Widok Kanban jest domyślny, pokazuje nasz lejek sprzedaży w formie kolumn, czyli etapów. Każda kolumna to etap procesu sprzedaży, np. nowy, w rozwoju, negocjacje, wysłaną ofertę, zamknięty. Kafelki w kolumnach to poszczególne deale z nazwą, transakcją, kwotą i najważniejszymi informacjami na pierwszy rzut oka. Kanban pozwala szybko ocenić stan lejka. Na przykład widzimy, ile łącznej wartości jest na etapie negocjacji, a ile wygrało w tym miesiącu. Widok listy natomiast wyświetla deale w tabeli, co bywa wygodne przy wyszukiwaniu konkretnej transakcji, sortowaniu po dacie zamknięcia czy masowych akcjach na wielu rekordach. Jest również trzeci tryb, kalendarz, gdzie transakcje są przedstawione w układzie kalendarza, na przykład według planowanych terminów zamknięcia. Przydatne, jeśli chcemy śledzić deadline'y deali. Przejdźmy teraz do dodawania nowego deala. Jeśli deal powstał z konwersji leadu, od razu mamy go w systemie. Gdy chcemy otworzyć transakcję ręcznie, klikamy przycisk Dodaj deal. Otworzy się formularz Nowy deal, bardzo podobny do formularza leadu. Następnie wprowadzamy nazwę transakcji, np. sprzedaż produktu X dla firmy Y. Wybieramy klienta, czyli albo istniejący kontakt firmy z CRM, albo tworzymy nowy kontakt na miejscu. Następnie określamy istotne parametry sprzedaży, produkty z katalogu lub opis usługi, ilości i ceny. Bitrix24 automatycznie przeliczy łączną kwotę deala. Po zapisaniu deal trafi do naszego lejka. Lejek sprzedaży to właśnie sekwencja etapów, które zdefiniowaliśmy. W Bitrix24 można tworzyć wiele lejków sprzedażowych, tak zwanych kierunków sprzedaży, dla różnych produktów lub działów firmy. Na przykład osobny lejek dla usług serwisowych, inny dla sprzedaży hurtowej itd. Każdy lejek ma własne etapy i własny Kanban. Przełączamy się między lejkami, na przykład poprzez menu rozwijane nad Kanbanem. Podczas pracy z dealem przesuwamy go przez etapy w miarę postępów. Na przykład zaczynamy od etapu nowy, po pierwszym spotkaniu z klientem przesuwamy na negocjacje, a po wysłaniu oferty na oferta wysłana i tak dalej, aż do finalizacji. Przeciągając kartę deala w Kanbanie do kolejnej kolumny zmieniamy jego status. Oczywiście status można też wybrać ręcznie w formularzu deala. Gdy transakcja zostanie sfinalizowana, oznaczamy ją jako wygraną. Zawarcie umowy czy sprzedaż dokonana. Wtedy deal trafia do etapu zakończonego sukcesem, co zamyka go w CRM i zalicza jako sukces w statystykach. Jeśli się to nie uda, na przykład klient zrezygnował, ustawiamy jako zamknięty, utracony. Dzięki temu budujemy wartościowe dane do analiz, które możemy wykorzystać w przyszłości. Podsumowanie. Jak widzicie, dobry system CRM to nie tylko baza klientów, ale kompletny system do zarządzania całym procesem sprzedażowym. Od pierwszego kontaktu z klientem, przez działania sprzedażowe, aż po analizę wyników. Mam nadzieję, że ten odcinek pomógł Wam zrozumieć, jak działa CRM w praktyce i jak może ułatwić Waszą codzienną pracę. Dajcie znać w komentarzach, czy korzystaliście z tego typu narzędzi czy systemów w Waszej firmie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z serii Software. Cześć, subskrybuj!